Podstawą prostopadłościaną o wysokości 5 cm jest prostokąt o obwodzie 12 cm. Jakie powinny być wymiary podstawy tego prostopadłościanu, by jego pole powierzchni całkowitej było największe? Krawędzie podstawy nazwijmy sobie X i Y. Wykorzystajmy informację o obwodzie. Wiemy, że obwód tego prostokąta wynosi 12 cm. Obwód liczymy jako 2x plus 2y. Dostaniemy pierwsze równanie. 2x plus 2y równa się 12. Dostaliśmy pierwsze równanie z dwiema niewiadomymi x i y. Spróbujmy uprościć to równanie. Widzimy, że całe równanie możemy podzielić przez 2. Dostaniemy x plus y równa się 6. I z tego równania wyznaczmy wzór na y. Czyli x przeniesiemy na prawą stronę równania. Dostaniemy y równa się 6 minus x. Wykorzystaliśmy pierwszą informację z zadania. Teraz wykorzystajmy drugą informację. Chcemy, aby pole powierzchni całkowitej było największe. Wyznaczmy więc wzór na pole powierzchni całkowitej. Zapiszmy. Widzimy, że pole powierzchni całkowitej składa się z 6 ścian. Mamy 2 ściany o wymiarach x na y, czyli zapiszemy 2 razy xy. Każda ze ścian jest prostokątem. Przypominam, że wzór na pole prostokąta to jest a razy b, czyli u nas x razy y. Następnie mamy 2 ściany o krawędziach x i 5. Czyli dostaniemy 2 razy 5 razy x. Oraz mamy 2 ściany o krawędziach y i 5. Czyli dostaniemy 2 razy 5 razy y. Uprośćmy wzór na pole powierzchni całkowitej. Dostaniemy 2xy, dodać 10x, dodać 10y. Chcemy, aby pole powierzchni całkowitej było największe. Zapiszmy to w ten sposób, że nasze wyrażenie ma przyjmować wartość największą, czyli 2xy plus 10x plus 10y. Myślnik ma być największy. Z drugiej informacji dostaliśmy takie dziwne równanie, w którym nie ma znaku równa się. Otrzymane równania połączymy teraz w układ równań. Zastosujemy tu metodę podstawiania. Do drugiego równania zamiast y wstawimy wyrażenie na y wyznaczone z pierwszego równania. Czyli dostaniemy 2x razy pod y wstawiamy 6 minus x, więc musimy użyć tu nawiasu. Dodać 10x plus 10 i znowu za y wstawiamy 6 minus x. Otwieramy nawias, 6 minus x. I szukamy wartości największej tego wyrażenia. Teraz otrzymaliśmy wyrażenie z jedną niewiadomą x. Uprośćmy to wyrażenie. Opuśćmy nawiasy. 2x razy 6 daje nam 12x. 2x razy minus x. Plus razy minus daje minus. Dostaniemy 2x do kwadratu. 10x przepiszemy. Opuszczamy nawias. 10 razy 6 mamy 60. 10 razy minus x, minus 10x. Szukamy wartości największej. Uprośćmy to wyrażenie. Zaczniemy od najwyższej potęgi, czyli przepiszemy minus 2x do kwadratu plus 10x minus 10x nam się zredukuje, czyli zostaje nam tylko plus 12x i plus 60. I szukamy wartości największej tego wyrażenia. Dostaliśmy wyrażenie na funkcję kwadratową. Naszkicujmy wykres tej funkcji. Widzimy, że współczynnik a jest ujemny, czyli wiemy, że ramiona naszej paraboli będą skierowane w dół. Poszukujemy x'a, dla którego wartość naszego wyrażenia będzie największa. Widzimy, że wartość największa jest w wierzchołku, wynosi ona q, ale nas interesuje x, dla którego ta wartość jest największa, czyli tak naprawdę interesuje nas p. Obliczmy więc nasze p. Przypominam wzór. P to jest minus b przez 2a. W naszym wyrażeniu b wynosi 12, czyli dostaniemy minus 12. a wynosi minus 2, czyli dostajemy 2 razy minus 2 daje nam minus 4, czyli nasze p wynosi 3. Oznacza to, że x, dla którego pole powierzchni całkowitej będzie największe, wynosi 3. Policzymy jeszcze y, dla którego to pole będzie największe. Mamy wzór na y, z którego skorzystamy. Więc dostaniemy y, to jest 6 minus x, za naszego x wstawiamy trójkę, czyli y wynosi również 3.